Cześć, z tej strony Kadro, to jest kolejny gameplay z trybu multiplayer w grze Call of Duty Black Ops 3. Tym razem jest to mapka Combine, a broń to HWK-30, tryb oczywiście Team Deathmatch. Lecz tym razem nie jest to gameplay nagrany bezpośrednio podczas rozgrywki, tylko w Black Opsie 3 jest coś takiego jak zapisywanie powtórek meczu, coś jak w Counter-Strike'u Global Offensive. I to jest strasznie kurczę fajne, bo na przykład nie włączymy nagrywania podczas meczu, a okaże się, że wbiliśmy jakiś fajny wynik, jakiś fajny meczek ograliśmy, który chcielibyśmy nagrać, to wchodzimy w kino, bo tak się to tutaj nazywa, po prostu kino, i tam mamy powtórki meczów. Możemy sobie wejść, ściągnąć taką powtórkę i ją nagrać, więc to akurat mi się podoba, to jest super sprawa. I o czym chciałbym w dzisiejszym odcinku pogadać? Może o takich już prawie że końcowych wrażeniach z tej gry, bo wbiłem w niej maksymalny level i w ogóle przeszedłem na nowy prestiż, ale to... bo po prostu nie chciałem mówić jakichś takich większych wrażeń z tej gry, póki nie wbiję chociaż tego maksymalnego levela, tak żeby było to w miarę sprawiedliwie. Znaczy na tym gameplay jeszcze akurat miałem mniejszy level, bo nagrałem ten gameplay jakiś czas temu. No więc tak, pierwsze, znaczy nie pierwsze, tylko już prawie że finalne wrażenia z tej gry, porównania do wcześniejszych Call of Duty i tak dalej. Po pierwsze, zacznijmy od rzeczy bardzo ważnej i bardzo ciekawej, czyli od dynamiki gry. Na pewno jest dynamika w tej grze na plus. Dlaczego? Bo ta gra jest mniej dynamiczna, czytajcie to raczej jako mniej chaotyczna niż Advanced Warfare. Advanced Warfare za sprawą tych wielopoziomowości map i tych jetpacków był strasznie dynamiczny, a czasami właśnie wręcz chaotyczny. Oczywiście tutaj w Black Opsie też są jetpacki, ale używanie ich działa na troszeczkę innej zasadzie. I też mapki w Black Opsie 3 są mniej wielopoziomowe. Tutaj jest po prostu mniej rzeczy, na które możemy wskoczyć i tak dalej. A w Advanced Warfare to mapki były po prostu... wszędzie były miejsca, na które mogliśmy wskoczyć i tak dalej, skakać normalnie jak małpy dosłownie. To trochę było za bardzo aż chaotyczne moim zdaniem. Tutaj w Black Opsie jest to lepiej. Mniej chaotyczna jest ta gra, mniej dynamiczna, ale to tylko moim zdaniem jest na plus. Owszem, jest tutaj coś, czego chyba w Advanced Warfare nie było, czyli nie pamiętam w sumie, chyba nie było tego w Advanced Warfare. Bieganie po ścianach jest tutaj, ale to też nie jest jakieś chaotyczne, bo z reguły jak tak biegniemy po ścianie, to... no mówię, z reguły to my giniemy, jak biegniemy po ścianie. Nie zawsze, różnie to bywa, ale z reguły to właśnie my giniemy, jak biegniemy po ścianie, jesteśmy łatwym celem. No ale ogólnie uważam, że dynamika w tej grze jest o wiele lepsza niż w Advanced Warfare, bo tam była za bardzo dynamiczna. Co prawda jest Black Ops 3 bardziej dynamiczny niż Ghosts albo Black Ops 2, ale to jeszcze jest w miarę okej, ten cały system poruszania się tych jetpacków, lepszy niż w Advanced Warfare, bo tam był za bardzo chaotyczny. Co do broni, to fajnie są w tej grze zrobione. Po prostu niektórych naprawdę chce się używać, bo niektóre są naprawdę dobre. Znaczy wiadomo, w każdej grze każdy preferuje inne broni, ale w tej jest po prostu to tak zrobione, że można znaleźć więcej broni, znaczy ja znalazłem więcej broni, którymi grało mi się dobrze, bo w niektórych Call of Duty to po prostu miałem parę takich, którymi chciałem grać, a resztę uważałem za, no nie dla siebie, zbytnio, którymi nie mogłem nic ugrać. Tutaj jest takich broni, którymi mogę coś ugrać, którymi fajnie mi się gra, z których fajnie mi się strzela, jest po prostu takich broni więcej. No ale generalnie strzelanie z broni jest takie samo jak we wszystkich Call of Duty, tam nie jest jakoś super realistyczne, aczkolwiek feeling strzelania plus ten cały netcode hit detection jest w miarę okej, mogę powiedzieć. Też bronie, nawet niektóre PM-y nawet, słuchajcie, mają odrzut taki trochę wyczuwalny, a to jest rzadkość czasami w Call of Duty. Mapki są fajne, znaczy tak, wiadomo, są mapki, które lubię, są mapki, których nie lubię, ale o dziwo jest tutaj więcej mapek, które lubię, niż chociażby w takim Advanced Warfare czy w Black Opsie 2. Czyli to też na plus. Klasy, system klas też jest tutaj fajnie zrobiony. Znaczy się powraca system, który jest już od paru części Call of Duty, czyli systemy Pick 10, czyli możemy sobie 10 rzeczy w klasie dowolnie zmienić, czy możemy sobie ustawić, że chcemy grać tylko wyłącznie na przykład z największą liczbą perków, albo z największą liczbą dodatków do broni dzięki dzikim kartom. Naprawdę możemy tak spersonalizować sobie klasę, każdy naprawdę spersonalizuje ją pod siebie. Czy możemy na przykład nie chcieć prawie żadnych perków, ale za to dopakować sobie broń z jak największą liczbą dodatków,
czy możemy chcieć właśnie jak najwięcej perków, ale broń za to z małą liczbą dodatków. No tu jest naprawdę duże pole do popisu, plus przeróżne, a to w sumie już pod specjalistów podchodzi, bo są tutaj specjaliści, czyli tacy, ja na przykład teraz zdobyłem umiejętność specjalisty, czyli Hive, czyli taki rój nanobotów, który wystrzeliwujemy i on zabija wrogów. Ale są różni specjaliści i też każdy znajdzie coś dla siebie wśród nich. To takie coś, że po prostu bierzemy specjalistę, ładuje im się podczas meczu jakaś taka specjalna umiejętność, specjalna broń i tyle. Fajne urozmaicenie, mówię, każdy znajdzie coś dla siebie. Niektórzy specjaliści są cholerę mocni, niektórzy są taki, no, których ja nie potrafiłem ich używać, zbytnio ich nie lubiłem. Ale generalnie o najlepszych broniach, moich ulubionych broniach, ulubionych mapkach czy ulubionych specjalistach może powiem w jakimś oddzielnym materiale. Niemniej jednak uważam specjalistów za ciekawe urozmaicenie, bądź co bądź. I tych specjalistów też możemy im zmieniać wygląd głowy, wygląd pancerza, zależy ile osób nimi zabijemy i coś w tym stylu, więc to jest na pewno fajnie też zrobione. No i co by jeszcze tu powiedzieć? Może jak porównam w ogóle tę grę do ostatnich Call of Duty, które z ostatnich Call of Duty uważam za lepsze, jak są w moim rankingu. No więc tak, jakby to umieścić? Black Ops 3 jest na pewno lepszy niż Advanced Warfare, tak mi się wydaje. I na to wiele czynników się składa. No więc tak, Black Ops 3 jest lepszy niż Advanced Warfare, ale za to jest gorszy, moim zdaniem jest troszeczkę gorszy niż Call of Duty Ghosts, bo w Call of Duty Ghosts akurat single player w Ghosts, znaczy tu w ogóle mówię o trybie multiplayer, w ogóle nie, w sumie nie będę mówił o singlach, tutaj porównuję tylko multiki. No więc multi w Call of Duty Ghosts jakoś grało mi się najfajniej w przeciągu tych ostatnich paru lat, więc no Black Ops 2 był, nie, Black Ops 3 jest bardzo fajny, lepszy niż Advanced Warfare, ale gorszy niż Ghosts. Czy Black Ops 3 jest lepszy niż Black Ops 2? Być może, powiem wam, że może i tak. Może jest lepszy, tak mi się wydaje. No więc generalnie ranking ostatnich multików z ostatnich 3 lat w Call of Duty prezentuje się następująco. Trzecie miejsce Advanced Warfare, drugie miejsce właśnie Black Ops 3 i pierwsze miejsce Call of Duty Ghost. Nie wiem, po prostu w Ghost jakoś mi się cholernie dobrze grało, bo to był jeszcze taki klasyczny kod, bez jakichś jetpacków, czy nie był jakiś taki, przyszłości się nie dział i tak dalej. W ogóle jeszcze w Black Ops 3 jest fajnie, bo nie ma jakichś broni laserowych, plazmowych, jak w Advanced Warfare, czy czegoś w tym stylu. Dobra, słuchajcie, w tym gameplayu to już chyba będzie wszystko. Jak oceniam w ogóle Black Ops 3? No taki 8 na 10 może ode mnie dostać. Jeżeli wam się ten gameplay podobał, oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.